Dzień dobry, dzień dobry! E, witam wszystkich bardzo serdecznie i moi drodzy, zapraszam na analizę partii osób początkujących. E, tutaj e, mamy rankingi czeskomowe e, tych zawodników. E, wybrałem jedną partię e, wśród moich widzów e, losowo. E, sprawdziłem, jakie tutaj były posunięcia. Myślę, że nauka z tej partii może być bardzo duża. Nie tylko analiza partii mistrzów, chociaż to jest bardzo ciekawe, jak naj, na, najbardziej, ale e, myślę, że taka e, analiza osób, które mają rankingi około 1000 na czeskomie, e, jak najbardziej e, mogą być mm, e, myślę, że pożyteczne dla Was. Szczególnie tutaj kieruję analizę do osób początkujących e, poziom e, rankingu. Tysiąca, myślę, że to jest około piąta kategoria szachowa, tak mniej więcej, bo to ciężko też określić z jednej strony. I tutaj pojawiają się bardzo ciekawe ruchy. Można z tej partii dużo wynieść. Na pewno powiem przy okazji, jak należy analizować partie własne i jak należy próbować poprawiać swoje błędy. Nie jest to zdecydowanie takie proste. Proces jest. Że tak powiem, łatwy, bo można cały czas powtarzać swoje analizy i doszkalać się, ale myślę, że jak ktoś ma trenera albo osobę trochę lepszą od siebie, może troszeczkę wytłumaczyć te posunięcia. Ja właśnie to bym chciał zrobić, tak jakbym miał tutaj ucznia przed sobą. I pokażę Wam, gdzie tutaj były te błędy. No dobrze, tyle słowem wstępu, moi drodzy. Przejdźmy do rzeczy. Białe rozpoczęły tutaj posunięciem E4. Przypomnę tylko, że mój widz gra tutaj kolorem czarnym. Posunięcie C5, no właśnie, jest obrona sycylijska, i białe zagrywają goniec na C4. Powiem Wam szczerze, że bardzo często widuję ten ruch wśród partii osób początkujących, e, dlatego że, e, no właśnie, dlaczego ten goniec tutaj zagrywa? Nie jest to dobre posunięcie, oczywiście. Znaczy, nie jest to jakiś tragiczny błąd, e, żebyśmy się dobrze zrozumieli, e, ale ten ruch nie daje kompletnie nic i to czarne tutaj mogło już fajnie sobie zagrać. E, ja tak przypuszczam, że białe grają goniec C4 z tego względu, że są przyzwyczajone białe do tego, że jest E4, E5, następnie skoczek na F3, skoczek. Na C6, czyli tak standardowo partia włoska, i goniec na C4. Więc wydaje mi się, że goniec C4 z tego się też wziął z tej partii włoskiej. Czarne zagrywają tutaj posunięcie D6. Ok, absolutnie nie jest to złe posunięcie, jak najbardziej dobre, tylko tu już zadziałał schemat w pewnego rodzaju z, z wariantu Najdorfa, tak naprawdę, ale to myślę, że tym się nie trzeba przejmować i zajmować. Zobaczmy. Jak można by było zagrać zdecydowanie lepiej w tej sytuacji, i tak myślę, że bardzo logicznie. Otóż, mój drogi widzu, ciekawy jestem, właśnie czy rozpoznasz, że to Twoja partia. Może to być trudne, tak naprawdę, ale ta partia była niedawno rozgrywana w okolicach miesiąca temu mniej więcej. Tutaj E6 było zagrane. Nie było zagrane, tylko tak można by było zagrać. Par no. tutaj moi drodzy, po tym posunięciu, to widzimy, że to jest takie logiczne, fajne zagranie. Z tego względu, że taka fajna ścianka powstaje, ten goniec nic nam tu nie zrobi. A w przyszłości mamy szansę zagrać z tempem posunięcie D5, które ustawia pionka w centrum, atakując tego gońca. I to jest dobry po prostu układ, taki dynamiczny, można powiedzieć. I na przykład, czasami tutaj powstaje taka pułapka ze zdobyciem tego gońca. Na przykład Skoczek zagrywa na F. 3 i polecam zagranie posunięcie a6. Zobaczcie, jakie proste ruchy C5, E6, A6. Proste zagranie, a korzyści są duże z zastawieniem małej pułapki. Z tego względu, że można zagrać sobie B5 i z tempem wyprowadzić gońca przez B7, uderzając tutaj po tej diagonali. Bardzo zresztą potrzebnej czarnym. E, znaczy, goniec tu to po prostu może sobie super pograć. E, I w tym momencie, na przykład, jakby by nastąpiła roszada, to gramy sobie B5 i często goniec zagrywa na B3, gramy C4 i jest po figurce. E, wiadomo, że tutaj e, białe mogą się bronić poprzez ruch... E, a4, ale ten ruch A6 się często przydaje do tego, że jak zagramy skoczkiem na C6, potem planujemy zagrać D5, to goniec nam nie wskakuje już na B5 i tutaj nas nie wiąże, nie atakuje, więc ten ruch jak najbardziej się przydaje. No cóż, tu można by było sobie jeszcze dużo opowiadać podczas treningu powiedzmy, no ale zobaczmy jak było w partii. Posunięcie D6 i białe zagrywają hetman F3, no i widzimy, że powstaje taki sycylijski sz szewczyk, to znaczy białe chcą dać sycylijskiego szewczyka. Tak to sobie nazwałem, bo widzimy, że tutaj jest atak na pole f7. Mata by nie było, bo król zawsze ucieka, ale nigdy nie chcemy, żeby nam tutaj weszła jakaś figura już po czwartym posunięciu. Więc staramy się grać z zasłoną i skoczek f6 zostało zagrane, co jest jak najbardziej prawidłowym ruchem, najlepszym w tym momencie. I tutaj białe grają goniec b5. Ruch zły z dwóch powodów. Nie daje nic, to znaczy daje szacha, ale nie grozi niczym tak naprawdę, bo można się prosto zasłonić jedną albo drugą figurą, myślę, że w ten sposób. E, a druga sprawa jest taka, że goniec poruszył się już drugi raz w debiucie i to w czwartym posunięciu. E, to nie zwiastuje nic dobrego w takiej prostej pozycji, więc nie ruszamy się, moi drodzy, drugi raz z tą samą figurą w debiucie w momencie, aż nie wyprowadzimy wszystkich figur lub e, większości figur tak naprawdę. Czarne zagrały gońcem na D7. To jest posunięcie nie najgorsze. To znaczy jest to dobry ruch jak najbardziej, żebyśmy się tu dobrze zrozumieli. Ale myślę, że lepszym zagraniem byłoby skoczek D7. Znaczy lepszym. No takie wy wydaje się e, fajne. Z tego względu, że mogę grozić A6 zmuszając przeciwnika do zbicia. Ja sobie wybiję gońcem i ustawię sobie gońca na polu C6. I mogę uderzać tutaj po diagonali. E, tak bym sobie zaplanował, żeby te parę gońców sobie zostawić mimo wszystko. Ale jak już wspomniałem, e, goniec na D7 też nie jest złym posunięciem. Tutaj goniec od razu wybił e, i skoczek wybił na d7. Ja bym się pokusił tutaj przede wszystkim o hetmanem z tego względu, że skoczek na c6 w następnym ruchu może sobie stanąć e, i e, stać po prostu troszkę lepiej, troszkę wyżej. Ok, e, no ale w partii poszło e, tak jak poszło. To nie jest zła pozycja dla czarnych. To nawet bym powiedział, że czarnymi tutaj jest nieco lepiej z tego względu, że są wyprowadzone dwie figury. O tym warto pamiętać, a zobaczcie hetman no cóż on może tutaj biedne zrobić? Cza białe, białe, białe w tym momencie zagrywają skoczkiem na C3, e i czarne zagrywają E6. No dobrze, to są jak najbardziej prawidłowe posunięcia. E, tutaj jest wszystko w porządku. Można by było na przykład spróbować zagrać posunięcie G6, ustawić gońca na G7 i po tej diagonali próbować tego gońca tutaj uaktywnić, robiąc roszadę e, w takim e, fajnym i bezpiecznym szachowym domku. E, ok, ale posunięcie E6 jest jak najbardziej ok. E, I w tym momencie nastąpiło E5. Ten ruch, moi drodzy, jest błędem ze strony białych, bo, no bo białe tutaj za szybko chcą atakować. Białe popełniają podstawowy strategiczny błąd, mianowicie nie wyprowadziły wszystkich figur i to jest błąd, nie można tak grać. E, trzeba spróbować znaleźć opcję, żeby to wykorzystać. Tutaj niestety czarne zagrały skoczkiem na D5, co jest fatalnym ruchem. To znaczy, nie jest przegrywającym ruchem, ale nie wykorzystujemy czarnymi potencjałów w tej pozycji. No i tak, jak można byłoby to wykorzystać? Otóż, e, trzeba chwilę się zastanowić, to dla osoby początkującej na pewno nie jest takie proste. Z jednej strony, bo zobaczcie, że tutaj Hetman uderza w naszego piona, chce go zbić, ale myślę, że prezenty trzeba przyjmować, bo pionek centralny jest ważniejszy niż pionek boczny, szczególnie w debiucie. I załóżmy, jakby Hetman zbił na B7, e, to mamy bardzo fajne zagranie. No, możemy też zagrać wieża B8, oddając piona, liczyć na aktywność figur. Ale posunięcie D5 zamyka Hetmana, i nie chodzi o to, żeby tego Hetmana złapać, bo będzie złapać go bardzo ciężko, ale ten Hetman tutaj nic nie robi. Ja sobie zdaję sprawę, że osoby tutaj niektóre mogą sobie pomyśleć, no ale Hetman mi wparował do mojego obozu i zaraz mi tu zrobi krzywdę. Nie zrobi nam krzywdy, jeżeli dobrze to wszystko przeliczymy. Tak naprawdę jeden Hetman nie zrobiłby tu nic, bo w następnym ruchu gramy sobie na przykład aktywnie gońcem i robimy sobie roszadę. Ale może wejść skoczek i to mogą się okazać jakieś tam problemy teoretycznie. To jest znowu kwestia dobrego policzenia y, wariantu. Nie jest oczywiście to łatwe, to trzeba wytrenować, analizować partię, nie bać się y, spróbować znaleźć jakieś takie zależności, y, takie główne reguły, że jak ktoś wychodzi szybko hetmanem, to na pewno nie jest to dobry sposób i szukamy jakiejś dobrej odpowiedzi. W tym wypadku y, trzeba się jakoś obronić. No i spróbować znaleźć y, obronę przed ruchem skoczek na c7. Czy jest to ruch wieża c8? Może to być to posunięcie mimo wszystko, ale lepszym zagraniem jest wieża B8. Zobaczcie, że to jest tak proste posunięcie, że no zobaczmy, co będzie po tym ruchu. No bo zwykle jest tak. Że jak wieża gra na B8, atakuje Hetmana, to osoby początkujące od razu uciekają. Ale powiedzmy, ktoś gra sprytnie i szuka wtrącenia. Po tym ruchu jest król D7 i białymi można się poddać. To znaczy, chodzi o to, że tutaj czarne zdobywają figurę. Roszady nie musimy mieć, jeżeli mamy tę figurę więcej. No i teraz jak grać, bo na przykład, jak Hetman zbije na 7, to zbijamy skoczka. No tutaj skoczek może zbić na E6, z atakiem od razu na Hetmana jest szach, więc tu myślę, że dobrym wyborem jest. Jest zbicie po prostu Hetmana i po wybiciu król zbija. Hetmanów nie ma, królowi nic nie grozi, absolutnie, figura więcej, partia jest wygrana. No ale cóż, tak nie poszło. A, jeszcze moi drodzy, tutaj jeden wariant ominąłem, bo po tym posunięciu i skoczek B5, wieża B8, co by było, jakby Hetman zagrał na A6, bo tak się to też narzuca. I teraz szukamy kolejnej opcji, bo widzimy, że wieża już jest aktywna. Te figury tutaj chciały postraszyć, ale nie ma takiej możliwości faktycznie i no, powiedziałbym, wystarczy zagrać tak, no ale to jest, mówię, kwestia doświadczenia, przeliczenia. Gramy sobie Hetman D7 z prostą groźbą zbicia skoczka. Kontrolując cały czas pola, na które skoczek teoretycznie może wskoczyć i nam zagrozić. No i tutaj. Tak naprawdę e, nic nie grozi, mamy rozwój figur. Potem planujemy sobie goniec E7 i robić roszadę. Ten pionek nas nie interesuje, on jest nieistotny w tej pozycji, gdy tutaj Hetman zrobił 100 ruchów. E, skoczek, na przykład, jakby zbił pionka, no to szukamy takiego posunięcia, które daje nam zwycięstwo i zdobywamy skoczka. Jaki to ruch? To trzeba już taktycznie troszeczkę tutaj się wysilić. Jest to ruch wieża B7. Zobaczcie, skoczek nie ma ucieczki nigdzie e, i można go za chwilę e, zbić. No Następem, nawet atakując Hetmana. Przejdźmy do partii, bo tutaj się troszkę rozgadałem. Skoczek zagrał na D5 w tym momencie. I teraz białe zbiły tutaj skoczkiem na D5, Pionek odbił, Hetman zbił. No i widać, że białe tutaj już nie cierpią z tego tytułu, że jak dużo się wymieni figur, no to ten, temu Hetmanowi nic nie zagrozi. No i skoczek wybił tutaj Pionka na E5. I zobaczcie, że. Na końcu tych całych komplikacji, małych, powiedzmy w środku, można by było zbić pionka. Tak po prostu, bo ten Hetman za chwilę ucieka sobie z groźbą, nawet F4. No ale białe tego nie zrobiły. Białe postanowiły wyprowadzić figurę. No, gryzie ich sumienie, że figury jeszcze stoją w miejscu. I po tym posunięciu czarne zbiły. No to jest no, normalne posunięcie, tak naprawdę. Hetman wybił. No i błąd ze strony czarnych, niestety, bo. Goniec zagrał na E7. No błąd. Chcę wyprowadzić figurę, prawda? Nie jest to oczywiście jakiś przegrywający błąd, lecz e, pamiętajmy, że tutaj e, no, grozi wzięcie piona i myślę, że białe powinny tego piona wzi wziąć. E, nastąpiła jednak roszada, roszada. Generalnie patrząc na całą grę do tego momentu, nie jest źle ze strony tutaj zawodników, którzy... E, no. Późno wyprowadzają te figury, ale jednak D3 ze strony białych. Zobaczcie, goniec już łapie swobodę. No i teraz czarne niestety cały czas nie dostrzegają tego, że wisi im pionek. I to jest taka prosta taktyka, której nie widzimy. No niestety, widzimy jakąś figurę, staramy się patrzeć, gdzie ona ma zasięg, co ona może zrobić i czy my tam coś bronimy, czy możemy czemuś zapobiec. Moi drodzy, czarne zagrały F5. No ruch... Błędny, od razu powiem błędny, dlatego że odsłaniamy troszeczkę króla. Ten ruch nic nie daje. To takie pozorne ataki jakieś tam mogą być, ale za daleko patrzeć tutaj w te pozycje, za jakieś tam dalekie ataki. Myślę, że próbujmy grać w szachy małymi kroczkami. Czyli z ruchu na rok, z ruchu na ruch, coś planujemy sobie zagrać. Więc spróbujmy poszukać dwa posunięcia do przodu, chociaż coś zaplanować. Znaczy, nie wiem, co tutaj czarne miały w głowie grając to posunięcie. To wygląda groźnie, oczywiście. Odbiera jakieś tam pola. Ale jak już mówię, tutaj jest jakiś szach. Pionki są ustawione na czarnych polach. Jak można było zagrać inaczej? Na no, przede wszystkim można by było zagrać na przykład D5. No, bo dlaczego by nie? Ustawić pionka na białym polu e, i ten pionek już jest poniekąd broniony. Jest to broniony, jest ta to jest pozycja mniej więcej równa. No to jest równa generalnie pozycja. No tak nie poszło. E, tak jak już wspomniałem, został zagrany ruch F5. No i białe dostrzegły, że mogą zbić fajnie piona z ucieczką z szachem. Ruch F4, widzimy tutaj konsekwencje czarnych. To też wygląda bardzo. Teraz to wygląda bardzo przyjemnie, jeżeli uda się zagrać F3, poświęcając piona, rozbijając strukturę e, u króla. Ok. Ale tak naprawdę jeden pionek tutaj nic nam nie zrobi, bo zawsze można go przyblokować. To jest jedna sprawa. A dwa, że on się naraża tutaj też na atak nam w przyszłości. Tym bardziej, że mamy piona mniej. No dobra, jak zagrały białe? Białe dały szacha. Król h8. Dobrze, że w ten sposób zagrały czarne, bo osoba początkująca też często zagrywa wieża f7 niepotrzebnie, robiąc sobie związanie, więc Król h8 w porządku. I posunięcie f3. Logiczne zagranie, wszystko tutaj działa. I teraz czarne zagrały Hetmanem na C8. Tego posunięcia nie rozumiem. Generalnie należałoby próbować jakoś uaktywnić gońca. Może zagrać wieżą na B8, żeby zagrać na wolnej linii. Zwyczajnie ta pozycja dla czarnych zrobiła się już troszeczkę trudniejsza. Hetman zagrał na 4. To też są złe ruchy białych. Niepotrzebnie ten Hetman tańczy cały czas w jedną i w drugą stronę. Przede wszystkim białymi e, należałoby spróbować, może, zagrać goniec D2, żeby go ustawić na C3 aktywnie. E, potem wieża E1 i wykorzystywać e, wolne linie, szukać aktywności dla swoich figur. No, po Hetman E4 goniec zagrał na G5. E, moi drodzy, według mnie to jest totalna bzdura. No cóż, muszę tak ostro powiedzieć, z tego względu, że ten goniec tylko broni pionka i to bardzo pasywnie strzela w swojego piona, który się nie potrafi ruszyć. E, więc myślę, że nie, nie tędy droga, bo jeżeli mamy opcję grać aktywnie. I nawet jeżeli stracimy przez to materiał, to zawsze wybierajmy tę opcję aktywną, a nie pasywną. Pasywne granie jest już taką ostatecznością, gdy nie ma wyjścia. To się oczywiście mi łatwo mówi, ale to trzeba przećwiczyć na swoich partiach, na swoich przykładach i no, przeanalizować te partie, może z trenerem, może z kimś, tak jak już mówiłem, z kimś lepszym, żeby coś z tego wynieść. Moi drodzy, jak należałoby na przykład w tej pozycji zagrać czarnymi, żeby uzyskać trochę aktywniejszą grę? Mianowicie Goniec f6 wydaje się super posunięciem z tego względu, że może zastawiamy tutaj pewnego rodzaju pułapkę na przeciwnika. Hetman nie może zbić z prostego powodu, bo jest goniec na D4 i zdobywamy Hetmana. Tutaj zobaczcie, jest szach. No ale pytanie: czy goniec może zbić na F4? Zobaczcie, że tu możemy zbić pionka i to się narzuca pewnie wszystkim na pierwszy rzut oka, ale okazuje się, że goniec F4 przegrywa partię. To znaczy, nie dajemy mata, ale zdobywamy materiał czarnymi. jak to zrobić? Można sobie zatrzymać materiał w celach treningowych. Proszę poszukać. Oczywiście to posunięcie to goniec D4 szach. I okazuje się, że jak zasłonimy się gońcem, to jest wieża E8. Ruchy wtrącone to jest to, co e, tygryski uwielbiają najbardziej w szachach, moi drodzy. E, ruchy wtrącone są bardzo niebezpieczne. No, kwestia tylko ich dos, e, dostrzeżenia, żeby je zobaczyć e, i przeciwnika zaskoczyć. Tutaj zdobywamy po prostu materiał. E, można byłoby też e, po tym szachu odejść królem. I teraz ruch, który daje tutaj zwycięstwo materiału, jest to ruch D5. Okazuje się, że Hetman nie ma jak uciec, żeby bronić tego gońca, więc po wybiciu po prostu zbijamy gońca. Jakie to proste, jak się analizuje później partię, w czasie partii, oczywiście jest to zrozumiałe, że to jest trochę trudniejsze. No cóż, tak nie poszło, moi drodzy, goniec zagrał na G5 i w tej sytuacji goniec zagrał na D2. Wyprowadzamy kolejną figurę. Hetman D7. No nareszcie tutaj czarne coś próbują robić z tą wieżą. To aż się prosi, żeby wieża zagrała na E8, goniec zagrał na C3 i widzimy, że białe ustawiły tego gońca w końcu na bardzo aktywnej pozycji. Wieża na E8 słusznie, Go K Hetman zagrał na D5 e i goniec zagrał na F6. No, zrozumiała decyzja. Tutaj czarne mogłyby się przestraszyć troszeczkę tego gońca ale też zupełnie niepotrzebnie. Ja myślę, że goniec h4 byłby takim fajnym zagraniem, niepozwalającym zagrać tutaj wieży, żeby nastąpiła wymiana, bo pamiętajmy, jak mamy coś mniej, to starajmy się nie wymieniać za dużo, bo mniej materiału prowadzi do porażki, gdy mamy mniej materiału. Oj, zabrzmiało to jak masło maślane, ale chyba w miarę logicznie. No cóż, w partii goniec zagrał na f6. Białe oczywiście Wybiły, e, tutaj wieża wybiła, wieża zagrała na E1, no i czarne wybiły. Często bywa tak, że, właśnie jak osoba początkująca widzi bicie, to to czyni. Nie zawsze to jest dobre. Z reguły e, zastanowić się trzeba nad wymianą. Tutaj dzięki temu e, białe mają wolną linię. E, I wieża zagrała na F8. Zrozumiała rzecz, groził Hetman A8 z niebezpiecznym matem, no ale wieża, wieża F8. No właśnie, w takich sytuacjach jedną naukę możemy sobie tutaj wyciągnąć dla siebie. Mianowicie, żeby spróbować zrobić sobie lufcik. Nie angażować jakiejś figury, która nas musi tutaj bronić na ósemce, to już jest ostateczność. Przede wszystkim jakiś ruch H6 tego typu, żeby król miał tutaj furtkę i ta wieża może już próbować gdzieś tam, coś tam działać. Chociażby w ten sposób. Myślę, że całkiem logiczny plan i może być dobrym skutkiem. No ale niestety, wieża zagrała na F8, co nie jest... Jakimś tam super błędem, ale już się robi ciężko. Wieża zagrała na E4, zobaczcie z naciskiem na pionka, to jest bardzo dobre pole dla wieży. No i tutaj czarne popełniły już decydujący błąd, bo można było cały czas zagrać H6 i wieża zagrała na F5. No i po tym ruchu e, białe wygrywają już bardzo szybko, e, grając Hetmanem na A8, wieża zagrała na F8, no i Hetman zbił wieżę, dając mata. E, Mój widz przegrał partię, ale myślę, że jak sobie przeanalizuje tutaj te błędy, w następnym, następną, następnym razem będzie w stanie poprawić te swoje ruchy. To jest wszystko kwestia praktyki. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że taka seria analiz partii z, niższ z niższego szczebla więcej Wam pomoże i więcej da Wam frajdy. Piszcie w komentarzach, proszę, jeżeli ktoś dotrwał do końca filmu, czy coś takiego jest ok? Będę wtedy wiedział, że ktoś z Was ogląda jednak do końca. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.